W lotowe, majówkowe spotkanie z książkami Czas zacząć. Zapraszamy. Wlot. Podcast wydawnictwa literackiego. Przed mikrofonem Marcin Baniak, dział promocji wydawnictwa literackiego i czwarty odcinek Wlotu. Maj to miesiąc szczególny dla rynku książki w Polsce. Właśnie w maju co roku odbywały się warszawskie targi książki, czyli największa impreza czytelnicza i książkowa w naszym kraju. W tym roku jednak, podobnie jak w 2020 roku, z wiadomych powodów targów nie będzie. Ale wydawcy i tak zapowiadają wiele, nawet bardzo wiele ważnych tytułów. Wszystko wskazuje na to, że czytelnicy nie będą mogli narzekać. Ważne książki ukażą się także w wydawnictwie literackim i najbliższe wydania Wlotu będą właśnie takim tytułom poświęcone. W tym odcinku, w drugiej części, wyruszymy na górskie szlaki, a to za sprawą książki Tatry, przewodnik dla dużych i małych. Naszymi gośćmi będą autorzy Barbara Gawryluk, znana autorka książek dla dzieci, i Paweł Skawiński, były dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego. Posłuchamy opowieści o najpiękniejszych polskich górach, o wspólnej pracy nad książką i o świetnych ilustracjach Adama Pękalskiego. A już teraz jedna z najważniejszych książek półrocza, a może i roku. Powieść, o której rozpisuje się prasa na całym świecie. Marike Lukas Rijneveld, Niepokój przychodzi o zmierzchu. Międzynarodowa Nagroda Bookera 2020. Za moment połączymy się z tłumaczem tej książki, profesorem Jerzym Kochem. Wlot. Podcast wydawnictwa literackiego. Szokująco dobra, klasyka, olśniewająca, emocjonująca, elektryzująca, cudownie dzika, wyjątkowa. To nagłówki niektórych recenzji, tak zwane blerby, które można znaleźć w zachodniej prasie, a także na okładce tej książki, o której teraz będziemy rozmawiać, Niepokój przychodzi o zmierzchu, Marike Lukas Rijneveld. Łączymy się z tłumaczem tej książki, po drugiej stronie pan profesor Jerzy Koch. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, chociaż nie występuję w tym podcaście jako profesor, tylko jako tłumacz. Jako tłumacz, oczywiście, tej niezwykłej, wyjątkowej książki, ale dla początku muszę przedstawić, bardzo chcę to zrobić, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Studiów Niderlandzkich i Południowoafrykańskich. Zgadza się. Dokładnie tak. Zanim przejdziemy do samego dzieła i do Rijneveld, chciałbym, żebyśmy zarysowali kontekst, czyli powiedzieli kilka słów na temat samej sceny literackiej w Holandii, bo to jest, można powiedzieć, taki eksportowy produkt literatury holenderskiej, książka, która właściwie teraz wydawana jest w różnych krajach świata, w różnych zakątkach i wszędzie zdobywa wielu czytelników i doskonałe recenzje, ale my, Polacy, właściwie tej sceny holenderskiej nie znamy. Czy jest coś takiego jak holenderska scena literacka? A jeśli tak, to czym ona się wyróżnia? Jak można ją w skrócie, za pomocą kilku zdań, opisać? Chyba nie można. Nie można. Ponieważ język niderlandzki jest językiem nie tylko urzędowym, oficjalnym w Królestwie Niderlandów, potocznie mówimy w Holandii, ale także w Belgii, w północnej części, czyli we Flandrii. Ale w Surinamie jest też używany na Antylach, zamorskiej części Królestwa Niderlandów, i tam wszędzie też powstaje literatura. Można powiedzieć, że jest to stosunkowo mały język, natomiast pod względem literackim jest to pole bardzo, bardzo zróżnicowane. I chyba tyle, bo podciągnąć to pod jeden oczywiście wspólny mianownik nie dalibyśmy rady. Co ciekawe, i chyba tutaj w przypadku Rijneveld, ja powtórzę jeszcze raz Rijneveld, przypominam dyskusję a propos Kuciego, kiedy też wymawiano to nazwisko jako Koci i w różny sposób bastardyzowano to nazwisko. Z niektórymi niderlandzkimi też mamy podobne problemy, a więc Rijneveld pojawiła się w tym dosyć zróżnicowanym obszarze w 2015 roku tomikiem poezji, ale bardzo szczególnej poezji o niezwykle długiej frazie, graficznie niby ułożonej wiersze, nawet pogrupowanej w strofy, natomiast był to oddech kogoś, kto ewidentnie chce pisać także prozę. I to szczególną prozę, właśnie z takimi obrazami, asocjacjami, niezwykłymi czasami skojarzeniami,
trochę obrazoburcza była ta poezja. Można powiedzieć, że pierwszy tomik z 2015 roku już w jakimś stopniu zapowiadał tę powieść. Co jest ciekawe, że mamy tutaj obraz osoby młodej, która miała dwadzieścia kilka lat, dzisiaj ma 30, dwadzieścia bo kilka to lat jest rocznik 1991. Tak, kiedy zadebiutowała i również po nagrodzonym tomiku poezji występowała na wielu festiwalach, na wielu projektach poetyckich, literackich brała udział i tu nawiązuję do tego pierwszego pańskiego pytania. Bardzo wiele reakcji było takich, że jest to taki nowy, zupełnie inaczej brzmiący głos poetycki. Chodzi również o to, o sam sposób występowania. Reinefeld czyta dosyć szybko, by nie powiedzieć nawet monotonnie swoje wiersze do pewnego stopnia. Nie jest to poezja, tak jak taka tradycyjna linia, którą można trochę z różewiczowską linią w poezji polskiej porównać, Herita Kałenara. Ja go tłumaczyłem jeszcze w latach 80. dla Kłodzkiego Klubu Literackiego. Kałenar to jest oszczędna poezja, gdzie każde słowo waży, natomiast nawiązuje Reinefeld do poezji, można powiedzieć, Lüseberta, także tłumaczonego na język polski, które wydawnictwo literackie wydało bodaj w 86 roku, gdzie powiedzmy tak, maluje się słowem, rzuca się barwne plamy, oczywiście słowne plamy i to robi Reinefeld. Natomiast w tej warstwie zewnętrznej mamy młodą osobę, bardzo delikatnej urodzie, blondynkę i w tym bardzo zróżnicowanym także pod względem koloru skóry, także pod względem idiomu poetyckiego, krajobrazie poezji niderlandzkiej, jest to taki, można powiedzieć, zaskakujący do pewnego stopnia głos. Ja powiem też coś krytycznego, dlatego że akurat być może ta poezja Reinefeld mi całkowicie nie leży. To jest inna fraza niż ta, do której ja przywykłem, która mi odpowiada najbardziej. I też mam wrażenie, że gdzieś coś z tej poezji, co pobrzmiewa w jej prozie, akurat tam dostaje swego rodzaju stylistycznego wzmożenia i wychodzi jej prozie na dobre. Więc reasumując, nowy głos, inaczej brzmiący, ale z drugiej strony, jeżeli na to spojrzymy, to Reinefeld nawiązuje do pewnej tradycji holenderskiej, między innymi wybitnego prozaika, ale także i artysty plastyka Jana Wolkersa, też tłumaczony na język polski. Czyli mamy środowisko kalwińskie, konserwatywne i wieczny problem głównie męskich autorów od przynajmniej dwóch, jeżeli nie trzech pokoleń, jak uporać się z figurą mocnego ojca, patriarchy rodu. Coś z tego pobrzmiewa też u Reinefeld, czyli z jednej strony coś nowego, a z drugiej strony nawiązywanie jednak do takich, chociaż w innym kontekście, w innym czasie, do pewnych stałych motywów albo stale pojawiających się motywów w literaturze niderlandzkiej. Panie profesorze, już zasygnalizowaliśmy mnóstwo tematów w tym wprowadzeniu do świata Reinefeld. Rzeczywiście z nazwiskiem mamy kłopot, ale też mamy, no w cudzysłowie, pewien kłopot z autorem, czy też z autorką. Pan użył tutaj słowa dziewczyna, kobieta, ale powiedzmy to na samym początku. To jest osoba niebinarna i my w trakcie tej rozmowy no będziemy się tutaj cały czas potykać o nasze zaimki, bo będziemy mówić autorka, autor, ona, on. Tymczasem samo nazwisko tutaj sygnalizuje, że jest to osoba, która nie utożsamia się z żadną z płci. Jest Marike, czyli imię żeńskie, jest Lukas, bo w pewnym momencie Marike przejęła także, dodała sobie drugie imię, czyli mamy także Łukasza. No i tutaj my w naszym polskim języku no cały czas napotykamy te rozmaite pułapki. To jest osoba niebinarna, to też jest tutaj istotne. Tak, ale powiedzmy od razu, że język polski jest silnie zgenderyzowany
i to nie chodzi tylko o zaimki, w jakim stopniu uciec od tego, mówiąc, jak niektórzy proponują, używając liczby mnogiej, no powstaną jednak dziwolągi, być może kiedyś się z tym oswoimy, tak jak z niektórymi żeńskimi końcówkami do zawodów, do niektórych jesteśmy bardzo przyzwyczajeni, brzmią naturalnie, inne jeszcze nie, inne w ogóle brzmią obco. Natomiast w przypadku Reinefeld, właśnie kiedy tak mówię, to nie przypisuję jej żadnej płci, ale z kilku wywiadów, także z takiego wywiadu jeszcze przed Bookerem w ubiegłym roku, w lecie zrobionym, ona pewnie ci powiedziała, że czuje w tej chwili bardziej się Lukasem. Sama nie użyła określenia płci, mężczyzna, kobieta, chłopak, dziewczyna, użyła właśnie tego imienia. Więc wydaje mi się, że to też jest szczególna niebinarność, w której ona się definiuje przez użycie albo żeńskiego imienia Marike, zdrobnienia, typowego niderlandzkiego zdrobnienia, akurat od Marii, i z drugiej strony Lukas, czyli Łukasz. Oby nie było to głównym tematem przy omawianiu tej powieści, aczkolwiek warto od razu zaznaczyć, że tożsamość głównej bohaterki niepokoju jest nie tożsamość płciowa, ale tożsamość w ogóle jako osoby dorastającej, 10-12 lat, to jest ten okres, który jest w powieści opisany, ale także i innych jej rodzeństwa czy koleżanki ze szkoły. No wszyscy chyba pamiętamy siebie z tego okresu i wydaje mi się, że takie powiedzenie polskie starość nie radość, młodość nie wesele, z akcentem młodość nie wesele, że wszyscy te nasze niepokoje okresu dojrzewania dobrze pamiętamy albo powinniśmy je pamiętać, bo wtedy z większą empatią zarówno będziemy czytać tę książkę, jak i spojrzymy na nasze dzieci, na młodych, dorastających ludzi, szczególnie w tym czasie. Wydaje mi się, że ta książka w jakiś sposób no, wstrzeliła się w pandemiczny czas. Ona oczywiście wydana w 2018 roku w Holandii. Trzeba od razu zaznaczyć, że w odróżnieniu od wydanego kilka lat wcześniej tomiku poezji nie została nagrodzona, była nominowana tylko do jednej nagrody. I właściwie poprzez przekłady i oczywiście nominację do Bookera, a później już nagrodę, no, dostała takie drugie życie w Holandii. Nagroda Bookera to jest jedna z tych największych, najważniejszych światowych nagród, więc tak jak pan profesor powiedział, to nadało nowy impet tej powieści. No i dzięki temu też między innymi możemy Reinefeld czytać w Polsce w pana przekładzie. Wejdźmy w świat tej powieści. Już wiele haseł tutaj zostało poruszonych. Ale to ja jeszcze na moment chcę panu przerwać, dlatego że nadal znajdujemy się w takiej sytuacji jak w latach 60. czy 70., czy może nawet na początku XX wieku. Tak. A mamy już co najmniej drugie pokolenie niderlandystów, także i tłumaczy. I nadal większość wydawców zwraca uwagę na książki z mniejszych obszarów językowych, także z niderlandzkiego obszaru językowego, dopiero wtedy, kiedy są rezonujące przekłady na język niemiecki, angielski. Natomiast nie zawsze słucha się naszego głosu, czyli tłumaczy, niderlandystów. To taką małą uszczypliwość pozwolę sobie tu powiedzieć. Przyjmuję, postaramy się rzeczywiście zwracać uwagę także na te mniejsze literatury, bo bez wątpienia to jest dowód na to, że w tych krajach, które literacko są nam odległe, chociaż geograficznie bliskie, rzeczywiście bardzo wiele ciekawych zjawisk można odnaleźć. Wejdźmy w świat powieści, Niepokój przychodzi o zmierzchu. Wszystko dzieje się na holenderskiej wsi, na prowincji. I to jest pierwsze zaskoczenie, ponieważ no, my Holandię kojarzymy, jeśli już, to z jakimiś bankami, instytucjami finansowymi, ale nie z prowincją i to dosyć ubogą. Poznajemy rodzinę, w której wydarza się tragedia. Otóż najstarszy syn
Pewnego dnia po prostu umieram, zapada się pod lód, załamuje się pod nim lód podczas zawodów łyżwiarskich. To możemy powiedzieć, bo to się wydarza na samym Na samym początku początku. powieści, ale nie będziemy spoilerować dalej. Tak, no i właściwie to jest taki punkt zwrotny, ponieważ to jest taki zapalnik. Od tego momentu no, obserwujemy właściwie rozpad, rozkład, coś, co no, jest jakimś takim teatrem upiornym momentami. Nie wiem, jak pan to widzi, ale to rzeczywiście jest wszystko przejmujące i dosyć mroczne. Przede wszystkim nasz obraz Holandii jest spaczony, ponieważ jest to obraz przede wszystkim wielkomiejskiej Holandii, a mimo silnego zurbanizowania już w późnym średniowieczu, to kraj jest także wiejski. I no, patrzymy przez pryzmat albo takich miłych stereotypów, czyli chodaki, ser, wiatraki, tulipany. Piłka A nożna. piłka nożna, tak, albo patrzymy przez pryzmat tych no, nie do końca prawdziwych obrazów, czyli używania i nadużywania narkotyków. No i właściwie mówiąc brzydko, jeżeli ciebie nie abortują, to w każdym razie możesz sobie później zażyczyć śmierć na życzenie. To jest obraz Holandii nieprawdziwy, który jest też promowany za granicą przez różnego rodzaju media. Zastanówmy się tylko trochę, jak my jesteśmy, jak Polska jest odbierana za granicą, i wtedy zrozumiemy, że obraz, nie wiem, babci sprzedającej cztery marchewki i pięć jajek gdzieś przed jakimś supermarketem, który zagraniczny dziennikarz jeszcze nadal dzisiaj chce sfotografować, nie jest obrazem Polski, chociaż taka Polska też jest. Więc to środowisko konserwatywne w Holandii jest stosunkowo duże. To są różne szacunki tak zwanego pasa biblijnego, który przebiega od Zelandii, czyli od południowego zachodu Królestwa Niderlandów, w stronę północnego wschodu. To się szacuje między 1,5 miliona ludzi, którzy w różny sposób są związani z tym konserwatywnym środowiskiem religijnym, wyznaniowym w pierwszym rzędzie, ale także kulturowym. Czyli mamy powieść, która nie dzieje się w Amsterdamie, nie dzieje się w Hadze, nie dzieje się w Utrechcie, nie dzieje się nawet w Groningen, tylko dzieje się gdzieś na wsi. Nie mamy tu klasycznej jedności jak w dramatach antycznych, ale coś z takiego poczucia, że wszystko się odbywa mniej więcej, oczywiście, mniej więcej, tylko w tym samym czasie i w tym samym miejscu jest. To poczucie, nie powiem klaustrofobii, dlatego że to wewnętrzne życie, skojarzenia głównej bohaterki, cały styl powieści otwiera ją bardzo głęboko do wewnątrz. Więc to nie jest poczucie klaustrofobiczne, ale jeżeli się tak dobrze zastanowi, czytając tę powieść, to się wszystko odbywa w bardzo zamkniętym kręgu. Ja powiem może coś takiego obrazoburczego. Dla mnie to są dzieci z Bullerbyn Ar y Bwr. O, bardzo ciekawe. To jest obraz zamkniętego środowiska, zagrody, pobliskie miejscowości, nawet trudno powiedzieć wioski. Myślę, że Polacy mają lepsze obrazy, nie wiem, niektórych części Niemiec, Bawarii, gdzie między miastem a wsią jest jeszcze, funkcjonuje coś takiego jak zagroda, gdzie żyje wiele osób. Natomiast wieś, nie wiem, ulicówka w takim polskim wymiarze praktycznie nie funkcjonuje. Tak samo jest w Holandii, czyli to zamknięcie gdzieś w zagrodzie też to odgrywa pewną rolę. Natomiast no, użyłem tego skojarzenia, które mi się kiedyś nasunęło z dziećmi z Bullerbyn, ukochanej książki z dzieciństwa, ponieważ tu wszystko stoi na głowie w porównaniu z tą słynną książką dla dzieci. Reinefeld pisze o problemach nastolatków, ale jest to oczywiście książka dla dorosłych, nie dla dzieci. I rzeczywiście jest tak, że to jest, można tę książkę czytać i należy zupełnie inaczej niż Dzieci z Bullerbyn, chociaż te dzieci mają podobną, mają wyobraźnię,
Ale tutaj ta wyobraźnia jest uruchamiana, można powiedzieć, no, na zupełnie innych zasadach, bo tak jak pan profesor powiedział przed momentem, wchodzimy w świat głównie wyobrażeń głównej bohaterki. I jakie to są wyobrażenia? Bardzo mocno, i to należy podkreślić, te wyobrażenia krążą wokół Biblii, wokół tego, co to małe dziecko, czym ta główna bohaterka nasiąknęła, żyjąc właśnie w bardzo radykalnej, religijnej rodzinie, czy też grupie rodzin w tej niewielkiej miejscowości. Dla tych ludzi właśnie Słowo Boże, Biblia to jest sprawa, no, właściwie kluczowa i najważniejsza. I główna bohaterka, Budrysówka, może o tym też za moment powiemy, te wszystkie jej wyobrażenia uruchamiane są albo krążą wokół Biblii. Tak samo jak Tak, i ale w Biblii przyjmowany jest w sposób werbalny. tak. Tak jak bardzo, no, powiedz sobie szczerze, wyznawcy islamu, ale także wyznawcy różnych religii w łonie chrześcijaństwa, no to jeżeli spojrzymy na polski katolicyzm, to oprócz ludzi naprawdę głęboko wierzących, religijnych, jest to katolicyzm tradycjonalistyczny, zwyczajowy i podobnie w Holandii z Kalwinami. To nie jest prawdą, że muzułmanie wszyscy są głęboko wierzący. Oni tak samo wierzą mniej więcej jak polscy katolicy. To znaczy mamy grupę osób naprawdę głęboko przekonanych i reszta podąża ponieważ jest przyzwyczajona do czegoś. Podobnie z tymi Kalwinami, więc ja mam wrażenie, że ta Biblia, która tam się wielokrotnie oczywiście pojawia, przez pryzmat, przez uszy dziecka, ona jest gdzieś jest to przeżywane, ale jest to przeżywane trochę na zasadzie, jak dziecko przeżywa różnego rodzaju kary, groźby kar, albo tego starotestamentowego, groźnego Boga, który jest Bogiem zawistnym, mściwym, i to w niej w jakimś stopniu rezonuje, pobrzmiewa. Natomiast wydaje mi się, że ważne jest, żeby czytając tę książkę, myślę, że większość czytelników też dojdzie do takiego wniosku albo sprawdzi moją tezę, że ta główna bohaterka, Budrysówka, jest narratorką nie do końca godną zaufania. Jej sposób patrzenia na rodziców nie odpowiada w 100% rzeczywistości. Mamy kilka takich, można powiedzieć, dziurek, jak dziurka od klucza, przez które widzimy, że ci rodzice nie zawsze są tacy, jak ona ich postrzega. Podobnie ze starszym bratem. To są drobne miejsca, ale wydaje mi się wystarczające sygnały, żeby czytelnik odebrał to, że to jest jej obraz, my się zanurzamy razem z nią bez mała, jak ten tonący brat pod lodem, my się zanurzamy w pewien sposób narracji, płynną narrację, do pewnego stopnia płynną tożsamość, ponieważ ona dopiero jest u 10-12-letniej dziewczynki kształtowana, ale jest współkształtowana przez jej niesamowitą wyobraźnię, skojarzenia, a jednocześnie proces, nazwijmy to, proces degrengolady tej rodziny, która sobie z traumą Nie nie potrafi potrafi poradzić. poradzić. I zarówno rodzice, jak i pozostałe po śmierci Matisa, tego najstarszego brata, dzieci, każdy sobie nie radzi, ale w zupełnie inny sposób. No Między innymi właśnie, panie dlatego oni profesorze. nie są w stanie współdzielić tego żalu i gdzieś się zakotwiczyć w sobie nawzajem i odnaleźć w sobie nową siłę, przeżywając ten żal. Każdy przeżywa ten żal inaczej i tak jak ja mówię, nie radzi sobie na swój indywidualny sposób z tą traumą. Główna bohaterka Budrysówka radzi sobie właśnie uruchamiając swoją wyobraźnię. I bardzo ciekawe jest to, jak my możemy obserwować te mechanizmy budowania rozmaitych skojarzeń, bo tak samo jak Biblia uruchamia rozmaity ciąg obrazów w głowie Budrysówki, tak samo lekcja na przykład na temat II wojny światowej też buduje wyobrażenia głównej bohaterki. I na przykład, powiedzmy to, Budrysówka wyobraża sobie, że u niej w piwnicy są przechowywani Żydzi.
tak jak w czasie II wojny światowej, że Tak, ta strata. ukrywani. Ukrywani. Podobnie jak na lekcji oglądała wystąpienia Adolfa Hitlera, na lekcji historii, tak później ten Hitler w iluś tam momentach powraca, prawda, cały czas. Wąsy Hitlera, ta figura takiego właśnie groźnego dyktatora, pana, władcy, no gdzieś tam się w tej wyobraźni małego dziecka cały czas przewija i powraca, podobnie jak figura Boga, tego strasznego, mściwego Boga. Nie Zresztą. będziemy cytować jednego dowcipu, który ona opowiada siostrze. To Państwo możecie sobie doczytać w powieści, ale powiem, że ten akurat żart przekraczający pewne granice został z angielskiego nagrodzonego przykładu wycięty. Myśmy tego oczywiście nie zrobili, także dlatego, że przecież wydawnictwo, które w nazwie ma literackie, nie może sobie pozwolić na to, żeby cenzorsko ingerować w świat przedstawiony, który jest ewidentnie światem tej jednej postaci, która może gdzieś jest portparol autorki, ale w znacznym stopniu też nie jest światem wykreowanym. W ogóle nasuwa się tutaj taka szersza refleksja, że w tej książce, przynajmniej ja tłumacząc, doświadczałem tego, jak silna jest sugestywna moc literatury, że właściwie my stwarzamy książkę, my ją aktualizujemy, my czytając przekładamy to na język własnych pojęć, świat własnych emocji. I ta sugestywna moc słowa literackiego jest właściwie stwórcza. I wydaje mi się, że w tej powieści widać to bardzo wyraźnie, jakiego rodzaju emocje są w nas uruchamiane. I no, mam taką nadzieję, ja przynajmniej taką strategię raczej nie uswojszczenia, tylko wyobcowania stosowałem w odróżnieniu od innych przykładów. Czasami zaglądałem, jak sobie radziła tłumaczka na język angielski. Ona przyjęła zupełnie inną strategię. Mnie się wydaje, że jeżeli ktoś w Polsce czyta książkę z Holandii, to nie chce czytać książki polskiej. Czyta po polsku, ale jednak książkę, która jest w tym środowisku holenderskim, i te sygnały, nie wiem, nazwy własne, chociażby ciasteczek, prawda, muszą czasami wyobcowywać czytelnika. Więc i tak samo również ta kwestia ukrywania Żydów, co było jedną z bardzo ważnych takich akcji podziemia ruchu oporu w czasie II wojny światowej. Zresztą nie tylko Żydów, także ukrywających się Holendrów wzywanych na roboty. Tu trzeba akurat Holendrów pochwalić, oni taki imidż sobie po II wojnie światowej bardzo zręcznie stworzyli. To wrażenie, jakie się ma czasami jako badacz historii Holandii, że dużo więcej się działo w tym ruchu oporu niż rzeczywiście się działo, ale te akcje pomocowe, one były bardzo ważne i być może u naszej bohaterki gdzieś bardzo silnym echem odbija się wszystko to, co słyszy w szkole, także na lekcjach historii, i ten oczywiście w jakimś stopniu historycznie, ale też i dydaktycznie zmistyfikowany Hitler już do entej potęgi, dlatego jej zapada tak w pamięć. A ta wyobraźnia, ona działa przecież nie tylko w górę, w szesz, ale także gdzieś w podświadomość, w podziemia, a więc też w tę piwnicę, w której jej się wydaje, że rodzice ukrywają Żydów. Takim słowem kluczowym, ono już padło przed momentem, jest trauma. Rzeczywiście rodzina sobie nie potrafi poradzić z tym tragicznym wydarzeniem, ze śmiercią najstarszego syna. To jest prawdziwe wydarzenie, ponieważ no, taki można powiedzieć wątek biograficzny, autobiograficzny, ponieważ rzeczywiście starszy brat Reinefeld rzeczywiście zginął. Został potrącony, z tego co wiem, przez samochód. No i obserwujemy ten rozpad rodziny. Matka przestaje jeść.
Ojciec cały czas przytacza cytaty z Pisma Świętego, ale też wydaje się niesłychanie taki nieprzystępny, groźny. Mam w oczach taką scenę, kiedy on wchodzi po schodach, widzi swoje dzieci leżące na łóżku i mówi zdanie w rodzaju: Mam nadzieję, że rozpamiętujecie swoje grzechy. Pada to w pewnym momencie w tej powieści. Dzieci tymczasem starają się poszerzyć granice tego swojego świata, tej niewielkiej zagrody i marzą o tym, żeby uciec z tej wsi. Ale po drodze nabywają nowych doświadczeń, między innymi no, przełamując kolejne tabu, także seksualne. Poznają swoją cielesność. To też jest książka na tym poziomie niezwykle odważna. Chyba tak. Wydaje mi się, że ona z jednej strony nawiązuje do pewnego, no chyba można to nazwać, nurtu także w literaturze polskiej, mianowicie jak przeżywamy żałobę po osobach bliskich nam. I tu można szereg przykładów z literatury polskiej, także z ostatnich lat podać, ale to nie jest pisane z pozycji dorosłej osoby, której umiera ojciec albo matka w podeszłym już wieku, tylko jak gdyby perspektywa jest odwrócona. Jest to dziewczynka, która chyba była pod wrażeniem tego starszego, już kilkunastoletniego brata, który był jakimś wzorcem dla niej, który ginie i teraz patrzy się od dołu na cały świat i jednocześnie gdzieś brak tego starszego brata powoduje, że te dzieci dorastają w jakimś przyspieszonym stopniu, ale bardzo nieharmonijnie. Stąd to naturalne na pewnym etapie zainteresowanie swoją własną seksualnością, które tutaj przybiera no, takie formy, jakie może przybierać chyba też na wsi, gdzie dzieci żyją bliżej natury, prawda? Jest tam mowa o krowach, które są hodowane przez tę rodzinę, a więc jest to taka wyspecjalizowana farma, to trzeba powiedzieć, to nie są bogaci ludzie, ale to nie jest jakaś zabita dechami wieś i bardzo biedni ludzie. Oni w jakimś stopniu nie są zamożni, natomiast te dzieci żyją gdzieś bliżej natury niż dzieci w mieście. Stąd też to ich zainteresowanie własną seksualnością przybiera, no nie będziemy tutaj zdradzać, ale przybiera pewne formy, które wydają mi się ważne w całej koncepcji powieści, ale to są elementy, które nie są bardziej ważne od wielu innych elementów. Tak jak z tą binarnością Reinefeld, to jest jednym z elementów odbioru autorki i powieści, ale no, baczyłbym na to, żeby nie przesadzać, żebyśmy nie przesterowali odbioru tej powieści, bo wydaje mi się, że zaletą akurat w przypadku tych seksualnych czy erotycznych motywów powieści jest ich jednak zrównoważenie z wieloma innymi elementami. To prawda. I to nie jest spektakularne w tym, a znaczy spektakularne jako motyw, natomiast powieść jest nie o tym. Tak, zgadza się. Takim elementem równoległym jest choćby to, że główna bohaterka zamyka się w sobie i zapatruje się w siebie, zapada się w siebie. Symbolem tego jest ta kurtka, którą cały czas nosi. Ona no, tworzy swego rodzaju pancerz po śmierci brata i właściwie tej kurtki nie zdejmuje. Tak. Wszędzie, nawet podczas sianokosów, chodzi ubrana w ciepłą kurtkę. No to jest jej pancerz, jak mówi w pewnym momencie, moja kurtka moją zbroją, coś chyba tak to przełożyłem. Natomiast, no tak jak mieliśmy pewien problem z przekładem tytułu i tutaj wydawnictwo, z którym bardzo dobrze mi się współpracowało, to chcę od razu tutaj głośno zaznaczyć, także z redaktorkami i redaktorami. No ale zastanawialiśmy się, bo ten przekład angielskiego tytułu, Dyskomfort zmierzchu, dyskomfort wieczoru, no niderlandzkie onhemak to jest jednak coś więcej niż tylko sam dyskomfort. To jest jednak pewna niewygoda, to jest coś, co uwiera. To ma bardzo taki, bym powiedział, no może nawet rozległe pole znaczeniowe ma to słowo.
No i w końcu doszliśmy do wniosku, że ten rozbudowany tytuł Niepokój przychodzi o zmierzchu oddaje dobrze to, co się z bohaterką dzieje, bo to nie jest dyskomfort, to jest trauma i to są różnego rodzaju niepokoje, co zresztą w różnych powieściach, także z obszaru języka niemieckiego, znamy w języku polskim. Natomiast no, co do kurtki, no, tam się pojawia określenie niderlandzkie jas. To oczywiście nie jest jaś, tylko jas. Problem z tym, że jas to może być i kurtka, i płaszcz, swego rodzaju marynarka może być też. Rysunek zaznacza, że jest to na okładce, że jest to czerwona kurtka z wysokim kołnierzem. No, przydomek kurtka, który tam parę razy się pojawia, on nie pojawia się zbyt często, ale parę razy się pojawia, no nie wydawał się adekwatny, ale także biorąc pod uwagę tę niebinarność autorki, doszedłem do wniosku, że polskie określenie budrysówka, które się kojarzy, jest rodzaju żeńskiego, ale kojarzy się nam z budrysem, jest chyba najbardziej, nie wiem czy adekwatnym, ale w tym kontekście optymalnym tłumaczeniem tego niderlandzkiego jas. Panie profesorze, dziękuję pięknie za opowiedzenie i za zasygnalizowanie tak wielu tropów interpretacyjnych, bo no właśnie teraz dopiero no widać, jak ta książka jest misternie skonstruowana i jak wiele poziomów uruchamia rozmaitych interpretacyjnych, skojarzeniowych. Ale na koniec jeszcze jedna sprawa, która też tutaj wydaje się istotna. Niepokój chyba cały czas przeżywa Reine Feld, ponieważ ostatnio, można powiedzieć, odbyła się taka wielka dyskusja, afera z nią też w roli głównej. Chodzi o sprawę Amandy Gorman, czyli o tłumaczenie poezji czarnoskórej poetki, która wystąpiła na inauguracji prezydentury Joe Bidena w Stanach Zjednoczonych. To jest sprawa, która właściwie na całym świecie była komentowana. W skrócie wyglądało to tak. Tomik Amandy Gorman ma się ukazać w Holandii. Do tłumaczenia tych wierszy zaproszono właśnie Marike Lukas Reinefeld. Ona przyjęła tę propozycję. Co więcej, ta propozycja została zaakceptowana przez Amerykanów. No i wtedy wybuchła dyskusja. Jak to przebiegało w Holandii? Czy rzeczywiście temperatura tego sporu, tej dyskusji była taka wysoka? Na początku tak. Wydaje mi się, że do dzisiaj Reinefeld ma jakiś problem z tym. To jest materiał do przemyślenia. Jej jakaś taka trauma, chyba też zaskoczenia. Ona się bardzo szybko z tego wycofała, oczywiście w porozumieniu ze swoim wydawnictwem. Natomiast zarzuty, że no wprawdzie niebinarna, no ale blondynka, biała. Wprawdzie biała, no tak, no ale właśnie niebinarna, czyli coś jest z jakiejś mniejszości różnej, no ale najlepiej jakby była, jak pan powiedział, czarnoskóra. No więc ja panu powiem tak, ja jestem dwa razy starszy od Reinefeld, jestem heterykiem, a nie osobą niebinarną, jestem wychowany w kulturze katolickiej, jak my wszyscy, a nie kalwińskiej. No i tłumaczę, przekładam dosłownie z jednego miejsca holenderskiego na drugie miejsce polskie, a w tej chwili w ostatnich tygodniach jestem czarną niewolnicą, tłumacząc książkę południowoafrykańskiej autorki dla literatury na świecie. No nie można zarzucać, że tłumacz musi być tożsamy, czy tłumaczka musi być tożsama z autorką. Więc to jest to, co chcę wyraźnie powiedzieć. Tego typu zarzuty, które były w stosunku do niej formułowane, uważam za niezasadne. Można było rzeczywiście powiedzieć, i to też wybrzmiewało, nie jest tłumaczką, nie jest znaną tłumaczką, chyba nie zna najlepiej języka angielskiego, aczkolwiek ja znam też tłumaczy, którzy nie są sprawni w mówieniu w obcym języku, ale są niezwykle sprawni w tłumaczeniu z tego obcego języka, więc sprawność językowa w mówieniu to jest inna sprawność niż tłumaczenie. Więc to by były jakieś zarzuty, bym powiedział, merytoryczne. No,
było jak było. 2 tygodnie chyba po tej aferze, ona, 3 tygodnie ona opublikowała wiersz, jak najbardziej w swoim stylu, w jednej z najbardziej poczytnych gazet w Holandii, gdzie próbuje się, ale w bardzo taki pośredni sposób, może nie bronić, ale jest to swego rodzaju wyjaśnienie, bardzo, bardzo metaforyczne jej reakcji. Ale wydaje mi się, z tego, co wiem od redaktorów, także z wydawnictwa, było ten atak na nią skierowany, bo to trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, no, dosyć przeżywa, nadal przeżywa. Natomiast jeżeli spojrzymy na jej poezję, to co prawda ona nie występowała na różnych slamach, to jest inny rodzaj poezji, ale wydaje mi się, że w stylu byłaby w stanie Gorman dobrze przełożyć. No i znów nie przesadzajmy, no ten wiersz Gorman, to jest poezja, która w danym momencie, w danym czasie wygłoszona, oczywiście ma turbo doładowanie. Natomiast kiedy się to czyta wyjęte z tego kontekstu, no to cała afera w Holandii wokół tego wiersza i tłumaczenia oczywiście otrzymuje zupełnie inne i bym powiedział bliższe rzeczywistości proporcje. Potwierdzam, też mamy takie sygnały, że Marieke Lukas Reinefeld no, cały czas przeżywa tę sprawę związaną z tą całą aferą, która powiedzmy wybuchła w Holandii wokół... Gdyby to było w Polsce, to bym może powiedział zbyt popularna, zbyt utytułowana, więc zawiść koleżanek i kolegów po piórze się odezwała, a także zwykłych ludzi. Powiedzmy wyraźnie, holenderska literatura, ale też i flamandzka zbliżała się kilka razy do Nagrody Nobla. Louis Paul Bon, prozaik flamandzki, Hugo Claus, mówiono także swego czasu o Harrym Mulisie, to są też nazwiska tłumaczone na język polski. Nigdy natomiast tego Nobla ta literatura nie dostała, ale także dużych nagród europejskich. Więc ten Booker sporo, że tak powiem, namieszał w Holandii i to, że dostała to autorka za swoją debiutancką powieść, prawda? My dowiedzieliśmy się o Bookerze dla Olgi Tokarczuk, to oczywiście były zupełnie inne reakcje, chociaż sama autorka była zaskoczona, że to jest książka sprzed wielu lat, prawda, która dopiero się ukazała w angielskim przekładzie. Więc w literaturze niderlandzkiej Reinefeld i przyznany jej Booker sporo namieszało. I mam nadzieję, że ta powieść Niepokój przychodzi o zmierzchu także namiesza na polskim rynku. Wyjątkowa powieść, no i bez wątpienia z najważniejszych, jeśli chodzi o literaturę zagraniczną, jaka w tym roku ukaże się na rynku polskim. I właśnie o powieści Niepokój przychodzi o zmierzchu rozmawialiśmy z profesorem Jerzym Kochem, z tłumaczem tej powieści. Panie profesorze, pięknie dziękuję. Dziękuję bardzo. Wlot. Podcast wydawnictwa literackiego. We Wlocie jeszcze o książkach dla młodszych czytelników nie mówiliśmy, czas to zmienić, tym bardziej, że ukazuje się pionierska pod wieloma względami publikacja Tatry Przewodnik dla dużych i małych. To lektura obowiązkowa dla dzieci, dla młodzieży i też dla rodziców, którzy być może chcą pokazać Tatry swoim pociechom, może także przekazać im pasję poznawania i wędrowania po górach. Z autorami rozmawia Teresa Drozda. Witamy Państwa w podcaście wydawnictwa literackiego, którego gośćmi są dzisiaj autorzy książki zatytułowanej Tatry, przewodnik dla dużych i małych, którą to książkę będzie można wziąć do rąk od 5 maja, a Państwa i moimi gośćmi są Barbara Gawryluk. Witam, dzień dobry Pani Basiu, słyszymy się. Tak, dzień dobry, witam serdecznie. I pan Paweł Skawiński. Witam panie Pawle, dzień dobry. Dzień dobry, witam.
Pani Barbara jest autorką tej książki, pan Paweł jest jej współautorem. Czy jak to właściwie wygląda? Czy to wy połączyliście siły, czy połączyło was, szanowni państwo, wydawnictwo literackie? A może jeszcze połączyła was pasja do Tatr? To może Basia zacznie. No tak, wymyśliłam tę książkę. Wymyśliłam ją dlatego, że no, od kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu lat jestem obecna na rynku książek dla dzieci i młodzieży i doskonale wiem o tym, że po prostu takiej książki nie było i nie ma. Czyli książki opowiadającej o Tatrach w taki przystępny sposób i skierowanej do najmłodszych czytelników. Z wydawnictwem literackim jesteśmy oczywiście zaprzyjaźnieni, znamy się, ja mam tam bardzo wiele różnych miłych kontaktów i jakoś tak się złożyło, że któregoś dnia w czasie jakiegoś spotkania zaproponowałam ten temat. Nie minęło dwa czy trzy tygodnie, odezwał się telefon, tak, robimy to, świetny pomysł, wszystkim nam się tutaj podoba. Robimy książkę o Tatrach, ale jak to będzie, to już pani też musi nam napisać jakiś plan, zaproponować. Pani musi to wymyślić. Tak, coś konkretnego zaproponować. No i wtedy przyszła natychmiast druga myśl. Oczywiście nie zrobię tego sama, nie ma takiej możliwości. Muszę mieć eksperta, a najlepszym ekspertem będzie Paweł Skawiński, wieloletni dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego, fantastyczny gawędziarz, znawca przyrody, znawca turystyki, znawca gór, wszystkiego, co tylko z Tatrami można powiązać. A znaliśmy się z Pawłem już z takiej pracy, bo ja zwróciłam się do niego kilkanaście lat temu z prośbą o pomoc, kiedy pisałam książkę dla przedszkolaków, książkę, w której głównym bohaterem był mały Świstak, Świstak Gwizdek, i wtedy pozwoliłam sobie zostawić Pawłowi do oceny te cztery małe książeczki, bo to była taka seria, i poprosiłam o naniesienie uwag i tam były bezcenne zupełnie uwagi, słowa, których ja bym nigdy nie użyła, albo właśnie wykreślone słowa, których ja użyłam. No i też w czasie naszych kilku spotkań bardzo wiele się dowiedziałam o Świstakach, o ich życiu i mogłam dzięki temu tę całą serię napisać. I wtedy już wiedziałam, z jaką postacią mam do czynienia i cały czas sobie myślałam, strasznie się marnuje Paweł. To znaczy te jego cudowne opowieści no muszą gdzieś zostać spisane, tak? To nie może być tak, żeby taki człowiek, który przeżył tyle ciekawych przygód w górach, opowiadał je swoim wnukom, a nie też innym dzieciom. Od razu wiedziałam, że będziemy tę książkę razem pisać i uważam, że to Paweł jest głównym autorem, a ja tylko jestem kimś takim porządkującym. Nie no, Basia jest autorem i ja oczywiście lubię mówić i chyba umiem mówić, natomiast żeby napisać, no to trzeba jednak mieć inne doświadczenie. Także ja jestem głównie opowiadaczem. To chyba się bierze z mojej pasji bycia przewodnikiem. Jestem tym przewodnikiem tatrzańskim od 1969 roku. I to przewodnictwo traktuję jako okazję do przelewania swoich pasji na innych. I moją pasją jest zarażać swoimi pasjami. Czyli uwielbiam mówić, natomiast jak przyjdzie do pisania, no to dobrze, żeby ktoś... Żeby był ktoś, tak? Kto weźmie ten długopis... Wysłuchał i przelał to na papier. Bo w czasie pisania emocje gdzieś moje giną, a jak mówię, to jestem skupiony na odbiorcy i nie mam nic w ręku. Mogę myśleć tylko o słowach, a nie o tym, jak one wyglądają na papierze. A powiedzcie mi, szanowni państwo, czy pisaliście tę książkę przy biurku? Czy pisaliście ją w terenie? Od razu odpowiadam. W terenie pisał ją na pewno Paweł, bo on jest czynnym przewodnikiem i czynnym narciarzem i czynnym taternikiem. Natomiast ja niestety nie. W związku z tym moja praca odbywała się właśnie przy biurku, a spotykaliśmy się co jakiś czas i porządkowaliśmy te nasze myśli i pomysły i to, w jaki sposób opowiedzieć. Myślę, że w moim przypadku to nie było takie konieczne, żeby w te góry iść, chociaż oczywiście wybrałam się kilka razy do dolinek, żeby sobie, no chociażby nawet tę atmosferę, żeby mi ona
we mnie weszła, ale odświeżyć ją sobie, powąchać, poczuć tak, pod żeby stopami. Powąchać przede wszystkim właśnie, chociażby nawet tak, posiedzieć nad potokiem. Natomiast moja rola jednak była taka, to, żeby to wszystko w jakieś ramy włożyć, tak, żeby wyjąć te rzeczy mniej ważne, zostawić najważniejsze, żeby nie pominąć tego, co jest najistotniejsze, a dla nas obojga, i Paweł na pewno to potwierdzi, co jest najistotniejsze, żeby dzieciom w mądry i ciekawy sposób opowiedzieć o tym niezwykłym miejscu w Polsce, ale żeby im cały czas uświadamiać, że my jesteśmy, również my najmłodsi, odpowiedzialni za to, jak te Tatry będą przeżywać, tak? To znaczy, co będzie z nimi w przyszłości, że my w tych Tatrach jesteśmy gośćmi i że są zasady, których absolutnie trzeba przestrzegać. I oczywiście one brzmią trochę kategorycznie i groźnie, jak się je tam wymienia i rzeczywiście co chwilę się pojawia to hasło, prawda, że to zwierzęta są tutaj gospodarzami. Nie schodź ze szlaku, pamiętaj, sprawdzaj pogodę. I co chwilę są takie ostrzeżenia, ale my się tego wcale nie boimy. Uważamy, że tak właśnie trzeba, bo no któż jak nie dzieci, które za chwilę będą nastolatkami i za chwilę będą dorosłymi ludźmi, jeśli łykną tego bakcyla wędrówki po Tatrach, to właśnie one mają odpowiadać za to, żebyśmy tych Tatr nie zadeptali i żeby potrafić na przykład zrezygnować z jakiejś wycieczki, nie tylko dlatego, że ona może być niebezpieczna, ale może ona po prostu kompletnie nie ma sensu. No bo wszyscy to widzimy, prawda? Jaki sens ma stanie w kolejce na szczyt? Prawda? Na przykład tak. Na bieg. To było dla nas najważniejsze. Dlatego niekoniecznie trzeba było na ten Giewont się wdrapać, żeby o nim napisać. Zasłuchałem się w słowa Basi i to rzeczywiście tak jest. Ja myślę, że Tatry są niezwykłą, wspaniałą przestrzenią i jeszcze lepiej ją odczujemy, jeżeli pójdziemy w Tatry już coś wiedząc o tych Tatrach. Oczywiście też takie odkrywanie czegoś kompletnie nieznanego, takie wejście do komnaty i zapalenie światła jest też fajnym przeżyciem. Natomiast jednak uważam, że lepiej wchodzić w tą przestrzeń już trochę ją oświetlając, czyli wiedząc podstawowe rzeczy, gdzie idę, jak to będzie długo trwało, czy to jest bezpieczne, ale też i co ciekawego w sensie przyrodniczym po drodze zobaczę. Bo w górach chodzi właśnie o dwie rzeczy. Chodzi o bezpieczeństwo i chodzi o bezpieczeństwo nasze i chodzi o bezpieczeństwo przyrody, czyli żeby tej przyrodzie nie zagrażać. I te dwa przesłania jakoś tam się wplotły w naszą opowieść o Tatrach, nasz przewodnik, czyli jest tam to kompendium wiedzy, ale też są te zasady, które są ważne dla nas, żebyśmy nie zabłądzili, nie spadli w przepaść, nie ulegli wypadkowi, ale też po to, żeby właśnie nie schodząc ze szlaku, nie wtargnąć do domu zwierząt, bo one muszą mieć w tych Tatrach spokój, bo trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że Tatry pokryte są bardzo gęstą siecią szlaków turystycznych. Łącznie w Tatrach Polskich mamy 275 km szlaku. Wow. I gdybyśmy chcieli taki dom niedźwiedzia, czy wilka, czy rysia zakreślić, jaki on by mógł być największy? Spróbujmy wkreślić koło, które mieści się między siecią szlaków, nie przecięte przez żadny szlak. No i odpowiedź na pytanie, jak duży ten może być dom, on może mieć zaledwie 1 km promienia, czyli 2 km średnicy. Czyli nie ma miejsca w Tatrach odleglejszego od najbliższego szlaku niż kilometr. 4% powierzchni parku to jest obszar, gdzie zwierzę może być dalej niż o kilometr od szlaku, a na szlaku jest człowiek. To oczywiście jest pewne hipotetyczne takie wyobrażenie, no bo... Tak, ale to jest też bardzo obrazowe i w taki sposób też musimy działać na swoją własną wyobraźnię. Tak, nie jesteśmy w stanie większego domu zbudować dla zwierzęcia tak wrażliwego na obecność człowieka, jak na przykład ryś czy wilk, niż
2 kilometry średnicy, czyli kilometr najbliższego szlaku, no bo i z jednej i z drugiej strony tego koła jest jakiś szlak. Zatem schodząc ze szlaku, wdzieram się do czyjegoś domu, nieproszony. Więc przesłanie nasze jest, zostań na szlaku, a zwierzę zostanie u siebie i będziemy w tej pięknej harmonii być i my, a nas jest dużo w Tatrach, turystów, bo wejścia obecne to jest nawet 4 miliony wejść w ciągu roku, no ale mamy też w tych Tatrach komplet różnych drapieżników. Mamy niedźwiedzia, mamy wilka, mamy rysia, a więc mamy to, co jest najpiękniejszym wyznacznikiem dzikości Tatr. Czyli Tatry nadal są dzikie, mimo że są tak bardzo ludne, że tak dużo mamy turystów. Ja się muszę tutaj wtrącić, bo z tego, co teraz my powiedzieliśmy razem z Pawłem, to tak wychodzi, a jeszcze przecież nikt tej książki nie miał w rękach, bo dopiero za chwilę będzie ona w księgarniach, to wychodzi tak, jakby to był taki zestaw faktów, nakazów, zakazów i tabliczek ostrzegawczych i tak dalej. Ale to w ogóle tak nie jest. Oczywiście, że to wszystko w książce się znajduje, ale tę książkę przede wszystkim wypełniają opowieści Pawła o przyrodzie, o górach, jego przygody, czasem zupełnie niesamowite, jego wiedza, która jest naprawdę unikatowa, bo mało kto miał tyle styczności właśnie z tą tatrzańską przyrodą, co Paweł w ciągu tylu lat pracy w parku. No i przede wszystkim podkreślmy, bo ja nie wiem, czy to dobrze wybrzmiało, że Paweł jest przyrodnikiem, jest ratownikiem, jest wieloletnim dyrektorem Tatrzańskiego Parku Narodowego, czyli jest strażnikiem przyrody, jest też doskonałym narciarzem i to wszystko znajdziecie w tej książce, czyli takie anegdoty, przygody i historyjki różne, które mu się w tych wszystkich rolach przytrafiają i przytrafiały w przeszłości. Ale też jest w tej książce kilka, powiedziałabym, takich momentów i też informacji, których ja się w niej nie spodziewałam. To znaczy, na przykład, to chyba jest jedna z najciekawszych, przynajmniej dla mnie, która jestem totalnym ceprem informacji, że Giewont może służyć jako pogodynka i że nie musi pan Paweł słuchać prognozy pogody, wystarczy, że spojrzy na Giewont i wie, jaka w ciągu najbliższych kilkunastu czy kilkudziesięciu godzin będzie pogoda. Druga rzecz to to, co też jest arcyciekawe i to, o czym mówi pani Barbaro, że pan Paweł, przywołując pewne historie, one dzisiaj mogą brzmieć jak anegdota, ale przypuszczam, że wtedy, kiedy się działy, anegdotyczne wcale nie były. I to, kiedy pan Paweł mówi o tym, że trzeba umieć zawrócić ze szlaku, trzeba umieć podjąć tę dobrą decyzję dotyczącą naszego bezpieczeństwa i mówi to ktoś, kto ma właśnie tak ogromne doświadczenie i na pewno nie wychodzi w góry nieprzygotowany, to również naprawdę bardzo, bardzo mocno działa na wyobraźnię. No a poza wszystkim innym też ta książka jest jednym wielkim komiksem. Tak bym ją chyba nawet określiła. Więc no wszystko razem. Pani Teresa, bo kiedy pani nas pytała o to na samym początku, co było najpierw, prawda, jak ta książka się rodziła, to nie powiedzieliśmy jeszcze tego trzeciego elementu, że od razu, od początku było wiadomo, że muszą to być znakomite ilustracje. Pojawił się w pewnym momencie taki koncept, a może zdjęcia, ale ja byłam bardzo przeciwna, bo ja chcę, żeby ta książka trafiała naprawdę do dzieci w różnych wieku, również do dorosłych, ale do dzieci przede wszystkim w różnym wieku i żeby tam coś fajnego dla siebie znalazł zarówno 3 czy 4 latek, jak i 12 czy 13 latek. Żeby ona miała trochę taki, a to jest bardzo trudne w przypadku książki dla dzieci, żeby miała książka taki szeroki zakres czytelniczy, bo zwykle celujemy jednak w bardzo konkretne grupy wiekowe. I dlatego zależało mi na tych ilustracjach i naprawdę ta dyskusja o tym, jak z wydawnictwem, jak ona ma być zilustrowana, a przede wszystkim kto to zrobi, trwała dosyć długo i mieliśmy listę chyba, no nie przesadzę, 15 nazwisk współczesnych, znakomitych ilustratorów, o których sobie dyskutowaliśmy, przeglądaliśmy ich książki, szukaliśmy takiego pomysłu na ilustrację, która będzie
Z jednej strony świetna graficznie, tak, artystycznie, ale z drugiej strony nie będzie umowna, nie będzie eksperymentem, nie będzie impresją, tylko będzie rzeczywiście pokazywać ten tatrzański świat. No i uważam, że ten ostateczny wybór i zwrócenie się z prośbą o ilustrowanie tej książki do Adama Pękalskiego moim zdaniem było strzałem w dziesiątkę. Ja muszę powiedzieć, że rzadko kiedy zdarza mi się mieć aż tak duży wpływ na to, jak książka będzie wyglądać. I tutaj jestem dumna z tego i bardzo się cieszę, że ten wybór tak nam się sprawdził, tak? Ponieważ rzeczywiście powiedziała pani, że ta książka jest jednym wielkim komiksem. Ona jest po prostu na każdej stronie tak bogato zilustrowana i mamy zarówno ten ogół, tak, czyli tatrzańskie krajobrazy, przestrzeń, szczyty, doliny, wnętrza jaskiń, jak i szczegół, czyli każdy drobiazg, który odgrywa w górach rolę. Maleńkiego krokusa, albo jakiegoś maleńkiego owada, albo jakiś detal z wyposażenia taternika czy grotołaza. Wszystko znalazło się w tej książce. Jakby wszystko jest pokazane i obrazem, i słowem. I dlatego mam nadzieję, że ta książka będzie mieć właśnie taki uniwersalny charakter i trafi zarówno do tych, którzy mają już zaliczone pierwsze swoje wyprawy górskie w Tatry razem z dorosłymi, jak i do, tak jak to pani powiedziała, kompletnych ceprów. No do takich jak dzieci, ja rozumiem. Czyli do takich dzieci i ich opiekunów, przed którymi wyprawa w góry jest jeszcze... To jest jeszcze kwestia przyszłości, ale chcieliby, ale się boją, ale nie wiedzą jak. Paweł tam ma mnóstwo porad właśnie jak to zrobić, tak? Jak zaczynać, jak to robić odpowiedzialnie i bezpiecznie również dla siebie, bo my cały czas mówimy o tym świecie fauny i flory, ale tak, my też do niego też w tym nas, momencie, kiedy przykład. W niego... Tak, kiedy w ten świat wchodzimy, zaczynamy też do niego należeć, więc jak to robić? Te wszystkie informacje czytelnicy znajdą. I jeszcze a propos tej odpowiedzialności, to ja z kolei właśnie należę już do grupy seniorów i właśnie dlatego bardzo ograniczam swoje wyprawy wysoko w góry. Wiem o tym, że no niestety, jeżeli się nie do końca dba o swoje zdrowie, jeśli nie jest się w najlepszej formie takiej fizycznej, zdrowotnej, to nie ma się co w góry pchać. To naprawdę lepiej pójść sobie właśnie na spacer którąś z dolin, niekoniecznie tą najbardziej obleganą, ale znaleźć sobie jakąś mniejszą dolinkę, gdzie jest mniej tłumu i tam odpocząć, powdychać powietrze, popatrzeć się na góry, poszukać tych roślin, które tylko tam rosną, posłuchać szumu potoku. Tak też można przyrodę chłonąć. Niekoniecznie zawsze trzeba się pchać na Orlą Perć albo na Rysy. Bardzo podziwiam tych, którzy to robią, ale uważam, że każda taka wyprawa musi być właśnie poprzedzona po prostu myśleniem, tak? Czy na pewno my to możemy zrobić? Czy na pewno nasza rodzina składająca się, powiedzmy, z babci, dziadka, mamy, taty i trójki dzieci jest w stanie pokonać jakąś trasę? Może ktoś jest za mały, albo może ktoś jest już zbyt wiekowy i na przykład w nie najlepszej formie. Może lepiej to inaczej ustawić. Myślę, że Paweł też się ze mną zgodzi. Paweł, który jest wyprawnym zupełnie taternikiem i ja po prostu słucham z podziwem, jak on mi opowiada, jaką trasę z wnukami pokonał. Ale to nie jest zazdrość, to jest podziw. Ja swoje trasy tatrzańskie mam już gdzieś też za sobą zaliczone. Jestem szczęśliwa, że tak blisko gór mieszkałam zawsze i że to była kwestia porannej decyzji. Jedziemy tak, co dzisiaj to i wieczorem już byliśmy w domu. Dla nas Krakusów to są dosyć proste wybory. Bardzo, bardzo podoba mi się, Basia, twoja opowieść o tej umiejętności odpowiedniego zanurzania się w Tatry, prawda? Bo tak naprawdę to już z pierwszymi krokami jesteśmy w takiej Dolinie Białego, to już jesteśmy w kompletnie innym krajobrazie niż ten krajobraz reszty Polski. I tam już można się spełnić. Chyba tak rzeczą ważną jest, że jak się przemieszczamy w górach, to nie liczy się ten punkt końcowy.
czyli ten szczyt, na który mamy wyjść, tylko liczy się droga na ten szczyt. Bo po drodze jest tak wiele ciekawych rzeczy, że błędem jest założenie, że po prostu wycieczka polega na tym, żeby... Koniecznie wejść, prawda? Żeby wejść, prawda? Że i to jeszcze jak najszybciej. I to jeszcze jak najszybciej. Szybciej, bo wtedy zamieniamy właśnie góry w bieżnię, prawda? I mamy cel sportowy, przebiegamy tam i z powrotem, prawda? Natomiast jeżeli wejdziemy pomału i nie zakładamy, że my musimy dojść, wystarczy po prostu czasami w połowie drogi spotkać tak piękną pejzaż, krajobraz, nastrój, czy też czasami jakichś przyjaciół, którzy też są w Tatrach, żeby po prostu poczuć się szczęśliwym. Ja często po prostu idę w te same miejsca, ale zawsze spotykam kogoś innego, zawsze jest trochę inna pogoda, zawsze jest no taki inny klimat, więc po prostu te powtarzanie nawet tych samych tras nie jest powtarzaniem tych samych sytuacji. I żebyśmy się nauczyli po prostu z każdym krokiem idąc w Tatry czytać to, co wokół nas, czytać w sensie odbierać te sygnały, dostrzegać kolorystykę, różne detale i dostrzegać również ten szeroki krajobraz. Żebyśmy umieli w Tatrach czytać w różnych skalach, czy to jest skali krajobrazu, co nas otacza, skali wnętrza krajobrazowego, bo często ktoś przelatuje przez polanę, wychodząc z lasu, chodzi na polanę i znów idzie do lasu i jakby w ogóle nie zanotował tego, żeby w pewnym momencie był w trochę innym przestrzeni niż ten las, prawda? Ja na przykład jak się zbliżam w lesie do polany, to zwalniam i po prostu idę trochę jak Indianin. Bo wiem, że jak idę na polanę, to kto wie, czy na przykład nie będzie pasła się łania, tam za jelenia, prawda? Aha. Albo, prawda, więc żebyśmy umieli po prostu tak się zaczaić, wejść. Najczęściej nie spotkam tego jelenia, ale już sama ta moja technika poruszania się też jest fajna, bo ona taka po prostu, to jest cały czas wyczekiwanie na szczęście, prawda? I to szczęście się... oczywiście zawsze jakieś trafi. Łatwiej mi jest być szczęśliwym w spotkaniu z roślinami, bo te rosną i się nie przemieszczają. Nie uciekają. Nie uciekają. Zawsze wśród na przykład łanu jakichś roślin na wapiennych murach dostrzegę na przykład, a tu dębik, a tutaj jakiś inny gatunek. Ze zwierzętami trzeba mieć więcej szczęścia, ale też warto po prostu być takim, tak po indiańsku się zachować w tych górach, czyli nie zostawiać śladów, iść cicho i jakby była przewaga obserwacji nad tym fizycznym ruchem nóg. To ile trzeba mieć lat, panie Pawle, czy też w jakim wieku warto zabrać małego człowieka pierwszy raz na wycieczkę w Tatry? No mam doświadczenie na podstawie swoich dwóch synów, a teraz pięcioro wnuków, które zabieram w Tatry i właściwie z dzieckiem, które już dobrze chodzi, czyli takim powiedzmy pięcioletnim, to bez problemu można wejść w doliny. Wydaje mi się, wiek 5 lat to jest taki wiek, w którym dziecko zadaje pytania i zapamiętuje odpowiedzi. Bo takie dziecko 2 czy 3-letnie, no to co, jak zobaczy skałę, to chce na nie wejść, prawda? Bardziej bawi się kamyczkami, potrafi całą godzinę nad strumykiem moczyć ręce w wodzie, wyciągać kamyczki, oglądać i wrzucać, prawda? Mhm. Czyli jest taki pierwszy etap takiego po prostu fascynacji detalem albo jakąś formą skalną niewielką, czyli to jest taki mikroświat. No to takie dziecko gdzieś tam na skraju Tatr może przebywać, ale może i nad strumykiem gdzieś koło, na niżu koło dużego miasta. Natomiast tak, żeby poczuć tą skalę Tatr i przestrzeń Tatr, no to powyżej 5 lat. Ale powyżej górnej granicy lasu, gdzie już jest spinanie, gdzie jest ekspozycja, to sądzę, że 10 lat i więcej oczywiście to jak najbardziej, prawda? Ale... ja jako 11-latek byłem na rysach i to wydaje mi się, to był ten moment, kiedy... Złapał pan tego bakcyla. Już złapałem absolutnie bakcyla. Wtedy już pomyślałem, co by tu zrobić, żeby
jaki by zawód wybrać, jak żyć, żeby być w Tatrach. No i wymyśliłem, że zostanę leśnikiem. Natomiast w tym wieku jeszcze jest często nadmiar ruchu nad rozsądkiem. I dziesięciolatków często to rodzice idą tacy przyczajeni, na przykład na Orlej Perci, żeby w każdym momencie jak najbliżej mieć chwyt na rękę czy dobry stopień dla utrzymania równowagi, a dziecko w poczuciu takiej beztroski i nie myśląc o równowadze, bo tą równowagę zresztą młody człowiek ma lepszą niż osoba starsza, to takie dziecko idzie trochę jak porównoważnie, na przykład po grani przepaść z lewej i z prawej. Więc tutaj ważne jest, żebyśmy zabierając dzieci w góry w tym wieku 10 czy więcej lat, bardzo jednak pilnowali ich, żeby nie było takiej nadmiernej śmiałości, bo to się może zdarzyć. No przede wszystkim pośpiech jest bardzo groźny, bo jest wiele takich wypadków w górach młodych ludzi. No pamiętam taki wypadek 20-parolatka, który po prostu biegł po tej leperci, no i po prostu zachwiał się i spadł, prawda, i stracił równowagę. Prawda, szedł z kijkami narciarskimi. No kijki narciarskie znakomicie pomagają w dolinie, gdzie się idzie i one odciążają stawy, zwłaszcza u starszych ludzi. Ale jak zaczynają się lite skały, no to używanie kijków narciarskich jest błędem, prawda? Mówię o lecie, no bo w zimie jest jeszcze inaczej, prawda? Cały czas trzeba się zastanawiać nad tymi dostępnymi różnymi środkami, ale też nie powielać różnych innych zachowań, bo one są przedziwne. No, często widzę człowieka, który idzie w zimie, prawda, ale kijków nie ma w rękach, tylko ma przyczepione do plecaka, prawda? A podparcie się w zimie na kijkach jest bardzo, bardzo pomocne. Więc jest mnóstwo ludzi i mnóstwo zachowań i oczywiście w tym jest mnóstwo zachowań błędnych. Natomiast chyba łatwo nam jest znaleźć wśród pobytu w górach osoby, które widzimy, im idzie dobrze, oni są dobrze wyposażeni i jakby czerpać wzorce od tych osób, no albo chodzić z dorosłymi, doświadczonymi osobami, to ja miałem to szczęście, że miałem takich rodziców, że oni mnie wprowadzali, byli tymi moimi przewodnikami, no albo po prostu dołączyć się do grupy prowadzonej przez przewodnika. A na pewno na początku bardzo starannie i wnikliwie przeczytać wasz przewodnik dla dużych i małych, ten przewodnik po Tatrach. W tym przewodniku jest, poza tym wszystkim, o czym powiedzieliśmy, jest jeszcze mnóstwo innych wątków związanych i ze zwierzętami, ale też na przykład z psami, z dzikimi psami. Te historie, które pan, panie Pawle, przywołuje w związku z czworonogami, no też wydają mi się bardzo tak działać na wyobraźnię. Ja nie mam pojęcia, czy zabrałabym psa w góry, ale na pewno nie byłaby to pierwsza rzecz, o której bym pomyślała, że ten mój pies sobie w górach na szlaku może nie poradzić, no bo ma te cztery łapy i jakby zupełnie inaczej funkcjonuje niż człowiek, a tutaj te historie dotyczące psów właśnie, które pan przywołał, bardzo mocno podziałały mi na wyobraźnię i jest wiele miejsc w tym przewodniku, w tej książce, które właśnie pokazują nam pewne rzeczy z tej minimalnie innej perspektywy i uczulają. No bardzo bym w każdym razie chciała i też rozumiem, że państwo jako autorzy też do tego dążyliście, żeby ta książka trochę też nas uczulała na to, co nas w tych górach może spotkać. Czyli taką jej nadrzędną chyba myślę ideą jest to, patrzmy na te góry, chodźmy w nie, cieszmy się nimi, korzystajmy z nich, tylko bądźmy w tym wszystkim mądrzejsi niż ci, którzy się w tych górach zachować nie umieją. Dokładnie taka była myśl i jeszcze tylko chciałam dodać, że góry są najważniejsze w tej książce i wszystkie właśnie szlaki, doliny, szczyty, jaskinie, trasy, schroniska, rośliny, zwierzęta, ale jest też to opowieść o specyfice tego miejsca, o wyjątkowych ludziach, którzy tam żyli i żyją, więc są też takie rozdziały
o góralach, o jedzeniu, o troszkę o historii. Tak, troszkę o historii. Niewiele, ale no, my po prostu przecież jadąc w Tatry trafiamy zawsze najpierw do jakiegoś miejsca wypadowego. Nie zawsze to jest Zakopane, to są też różne podhalańskie miejscowości. No ale Zakopane jako stolica Tatr musiało się w tej książce również znaleźć, więc jest też taki króciusieńki poradnik o tym, jak to zrobić, żeby się to nie ograniczyło do przeciskania się w tłumie na Krupówkach, tylko że są też inne fajne miejsca w samym Zakopanem i dookoła niego, bo może być tak, że przyjeżdżamy na przykład na 3 czy 4 dni, no i cały czas jest pogoda niesprzyjająca, tak? No niestety na przykład leje albo przechodzi burza za burzą i nie bardzo powinniśmy w tym momencie planować nasze wyprawy w góry, to można ten czas równie ciekawie spędzić dookoła Zakopanego, czy też w ogóle na Podhalu, poznając tę niezwykłą kulturę, ten niezwykły język, smakując przysmaków, zaglądając do różnych właśnie schowanych często miejsc, o których mało kto wie, a my o nich w tej książce staramy się przypomnieć. Panie Pawle, idzie pan dzisiaj w góry? No, dzisiaj nie idę w góry. Byłem przedwczoraj, jeszcze pełne śniegu są Tatry. I oczywiście tak chodzę mniej więcej 2-3 razy w tygodniu, staram się być w górach. No, mogę sobie na to pozwolić, bo jestem emerytem, więc... Natomiast to, co mnie zaskakuje, że nawet w środę, kiedy byłem ostatni raz w Tatrach, to tych ludzi było dość dużo. Więc zmieniły się Tatry, kiedyś były górami pustymi, zwłaszcza w zimie i ruch był tylko w rejonie na przykład Kasprowego Wierchu, a teraz jest dużo ludzi i z jednej strony to mnie cieszy, bo to pokazuje, że my Polacy po prostu zaczęliśmy więcej chodzić i być może, że i ta pandemia też nas po prostu skłania do tego, żeby jak już wyjdziemy, to żeby pójść daleko i głęboko. No dla przyrody to oczywiście jest gorzej, bo im więcej ludzi, tym te oddziaływania większe. Stąd te nasze właśnie prośby o to, żeby trzymać się szlaku turystycznego, żeby z niego nie zbaczyć. Ja życzę Państwu, żeby ta książka trafiła do jak najmłodszych czytelników, takich właśnie 6, 7 czy 8-letnich, którzy przeczytają ją z zainteresowaniem, a potem zażądają od swoich rodziców, żeby zabrali ich w góry i mało tego, będą tych swoich rodziców pilnować, żeby nie zrobili jakiejś głupoty w góry wychodząc. Barbara Gawryluk i Paweł Skawiński, współautorzy książki Tatry, przewodnik dla dużych i małych, byli gośćmi podcastu Wydawnictwa Literackiego. Bardzo, bardzo serdecznie Państwu dziękuję za to spotkanie. Ja bardzo dziękuję. Jeszcze przypomnę trzeciego autora, Adam Pękalski, autor fantastycznych ilustracji, które tę książkę wzbogaciły na pewno. Tak, bardzo dziękuję i też uważam, że pan Adam Pękalski zrobił znakomite ilustracje. Jestem nimi zachwycony, bo są i realistyczne, ale równocześnie mają taki właśnie klimat trochę baśniowy, trochę taki, no, który bardzo, bardzo powinien przemawiać do nas wszystkich. No do mnie to wszystko przemówiło, muszę Państwu powiedzieć. Tak jak już wspomniałam, ja jestem ceprem i z tej książki, która teoretycznie zupełnie nie jest dla mojego rocznika przeznaczona, dowiedziałam się bardzo, bardzo wielu rzeczy i bardzo serdecznie Państwu za tę książkę dziękuję. No i do zobaczenia w Tatrach. Do zobaczenia na szlaku. Wlot. Podcast Wydawnictwa Literackiego. Tak, do zobaczenia. Miejmy nadzieję, że już niebawem będzie można wędrować po Tatrach bez większych trudności, czy też bez obostrzeń. Z Barbarą Gawryluk i Pawłem Skawińskim o książce Tatry, przewodnik dla dużych i małych, rozmawiała Teresa Drozda. Serdecznie polecamy tę publikację, podobnie jak i inne książki Wydawnictwa Literackiego. Całą ofertę znaleźć można na stronie www.wydawnictwoliterackie.pl. Zapraszamy też do naszych social mediów. Jesteśmy obecni na Facebooku, na Instagramie, na Twitterze i na YouTube. A gdyby ktoś chciał do nas napisać, polecamy adres promocja@wydawnictwoliterackie.pl. W
tym w locie to już niemal wszystko. Wkrótce kolejny podcast, kolejne tematy, kolejne książki, kolejne rozmowy, jak zwykle. Dziękujemy za uwagę, kłaniamy się. Na koniec jeszcze kącik, początek, na koniec. Dzień dobry, dobry wieczór. Przy mikrofonie Janusz Jabłoński. W czwartym wydaniu w locie zapraszam na drugi odcinek naszego kącika zatytułowanego Początek na koniec. Kącika, przypomnijmy, w którym czytamy początki książek, nie oceniamy ich i pytamy Was o opinię. promocja@wydawnictwoliterackie.pl. Piszcie, czy ten fragment robi na Was wrażenie, jakie robi wrażenie i czy zachęca Was do lektury. Dzisiaj czytamy w plenerze, czytamy książkę szczególną. W czerwcu nakładem wydawnictwa literackiego ukaże się książka zatytułowana Przylepka i potwór. Autorką tej książki jest nie kto inny jak Suzanna Osorio-Mrożek i są to wspomnienia z lat związku, z lat spędzonych ze Sławomirem Mrożkiem, wspomnienia dodatkowo przetykane obficie korespondencją, zupełnie niezwykłą korespondencją pomiędzy kochankami, później małżonkami oraz nieznanymi do tej pory oraz znanymi rysunkami Sławomira Mrożka. Książka zaczyna się oczywiście od opisu pierwszego spotkania. To był rok 1979 i Meksyk. Suzanna Mrożek pisze. Zaczynało mi się nudzić. Czekałam w recepcji hotelu już od 40 minut, kiedy zobaczyłam, jak wchodzi wysoki, postawny mężczyzna w dżinsach z miną Garego Coopera, wyrażającą pewność siebie i zarazem nieśmiałość. Spojrzałam na niego, on spojrzał na mnie, uśmiechnęłam się, on się uśmiechnął i w tamtej chwili nie liczyło się nic więcej. Za nim szli, dźwigając walizki, mój szef, czyli dyrektor teatru oraz scenograf. Był to wyczekiwany senior Mrożek, gość honorowy Uniwersytetu w Veracruz. Ja zaś miałam go przywitać i służyć mu za tłumacza. Podziwiałam jego odważny, celny, kąśliwy styl. Przyglądając się kiedyś jedynej fotografii, jaką znalazłam na skrzydełku książki, zobaczyłam człowieka brzytwę. Podłużna, wyostrzona sylwetka, szczeciniaste włosy przycięte a la Samuel Beckett. Opowiadano, że stroni od ludzi, nie znosi hałasu i pilnie strzeże swojej prywatności. Wszystko to doskonale pasowało do mojego obrazu, człowieka brzytwy, kogoś między Kawką a Becketem. Nie byłam jednak przygotowana na Garego Coopera. Kim mógł być Mrożek? Kimkolwiek był, bez wątpienia wszedł już ze mną w układ. Jemu naturalnie wszystko jak najbardziej odpowiadało. Hotel, program, a także fakt, że komitet powitalny ograniczał się do mojej osoby. Tak zaczyna się książka Przylepka i potwór Suzanny Osorio-Mrożek, która ukaże się nakładem wydawnictwa literackiego w czerwcu. Dajcie znać, czy Wam się podoba. promocja@wydawnictwoliterackie.pl. Do usłyszenia w następnym wlocie. Wlot. Podcast wydawnictwa literackiego.